Dobre granie. Zawsze dotrzymujemy w audycji Dobre granie obietnic, dlatego w naszym studiu Jelena Matula, cześć. Servus. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie, no jeszcze jasno, to jeszcze dzień dobry. Rozmawiałaś z Magdą o tym, co działo się w twoim życiu od programu Voice of Poland. Ja zauważyłem, że pojawiły się dwa utwory, ale one są zupełnie różne. Jeden jest taki bardziej dance'owy, drugi funk rockowy. Czy ty dalej szukasz swojego brzmienia, tego, co będziesz nagrywać w przyszłości? Słuchaj, naprawdę, jest tak, że ja jeszcze się szukam. I ten bardziej rockowy, on powstał półtora roku temu, ale jeszcze nigdzie nie jest to publikowane nawet. I to jest taka wersja domowa, ale nie mogłam się nie podzielić, bo było parę osób, którym pokazywałam prywatnie, mówili, o, fajny numerek, to musisz gdzieś zagrać. No i jak już tu jestem, jak już mek, to zaufałam, dałam ten numer. Ale też chciałem zdradzić troszeczkę takich kulis radiowych, ponieważ jak Mek zaczynała audycję, to my poszliśmy na wycieczkę i byłaś no po prostu pod potężnym wrażeniem naszego studia M. Dlaczego? Jest fantastyczne, bo to jest takim marzeniem, takim celem, do którego razem idziemy z moim mężem kochanym, który też jest muzykiem i jest producentem i razem zbieramy jakieś możliwości, żeby mieć własne studio nagrania dźwięku i właśnie tworzyć. I to u nas w domu jest wszystko zrobione. No ale też co ważne, tam te wszystkie stare sprzęty, tak, stare, ale wciąż działające, to jest, analogowe. No, to ma taką duszę w brzmieniu, co nie da się w komputerze zrobić. Ale czy to oznacza, że ciągnie cię w takim razie bardziej w stronę takich żywych, organicznych brzmień, tego, żeby to była muzyka bardziej gitarowa jak w Hey Hey niż klubowa w I Like? Różnie bywa, ale patrz, w I Like jest trąbka i jest na żywo. Ja się staram, no to co możemy nagrać na żywo, wszystko ze wszystkiego skorzystać. A propos zwrotu na żywo, to obiecałaś nam, że zaprezentujesz się teraz na żywo, a my przypominamy, że dzięki Basi Więcek ta rozmowa i za chwilę twoje wykonanie na żywo jednego z utworów jest transmitowane na naszego Facebooka. Co na początek dla nas zaśpiewasz? O, to będzie Jamiroquai, Virtual Insanity. Bardzo lubię taką muzę i jest super znana piosenka, ale czemuś nie każdy wokalista ją śpiewa, a ja bardzo lubię. No to zachęcamy. Z przyjemnością. That should be small. Who can tell what magic spells will be doing for us? And I'm giving all my life to this world, only to be told, I can see, I can breathe, no more will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now that things are changing for the worse, see, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to be told. Futures made up, virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless, twisting our new technology. Oh, now there is no sound, for we all we underground. And I'm thinking what a mess we're in. It's hard to know where to begin. If I could slip the sickly ties that earthly man can made, and now every mother can choose the color of her child, but that's not nature's way. But that's the only way with the way you live, 'cause we can always take but never give. And now that things are changing for the worse, see, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin. No futures made up, virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless, twisting our new technology. Oh, now there is no sound, for we all live underground. Come on, no living in, whoa, virtual insanity. No living in, whoa, virtual insanity.
is no sound, for we all live underground. Oh. No całkiem, całkiem, no całkiem, całkiem wyszło. No całkiem, całkiem, jak zawsze mówiąc tekst. Nikomu chyba to nie przeszkadzało. To nie, była... rewelacyjnie, to było na żywo, proszę na państwa. Żywo. Ja nie wiem, czy, bo ja się momentami tak włączyłem, jakbyśmy mieli faktycznie jakiś utwór wybrzmiewał na naszej antenie z playlisty, a to było na żywo rewelacyjne wykonanie Jelena Matula. W naszym studiu cały czas Jelena Matula. Rozmawialiśmy troszeczkę o twojej muzyce, o tym, że jeszcze poszukujesz swojego brzmienia, ale przejrzałem metryczki twoich utworów i widzę, że wszystkie nie dość, że sobie sama komponujesz, to piszesz do nich teksty. Czy to jest dla ciebie ważne, żeby wykonywać swoje piosenki, a nie jakieś rzeczy, które ktoś inny zleca? Wiesz, to jak mi się podobał utwór Obcy, powiedzmy tak Obcy, to spoko. Było tak, że poznałam jednego kompozytora, który sam sobie pisze piosenki, super są teksty, po rusku pisze, gra na gitarze, no ale jako wykonawcy, no nie jest najmocniejszy, powiedzmy tak. Ja go namawiałam przez długi czas, bym mi coś napisał i jak się zgodził, to tego samego dnia wieczorem po prostu napisał mi piosenkę i ja ją mam, ale jest po rusku, więc no nie proponowałam. Mieszkałaś na Łotwie, masz rodziców, taką mieszaną parę, tak, polsko-rosyjską, mieszkałaś, tak, też w Dubaju przez jakiś czas, czy... Mhm. Takie chłonięcie świata pozwala być fajniejszym wokalistą, fajniejszym muzykiem? No to pozwala otwierać pomysł, powiedzmy tak, duszę i widzieć coś więcej, mieć to wrażenie, mieć. Przepraszam, polski język, trudny język, ale ja się staram. Nie, naprawdę, ja bardzo lubię podróżować. Z samego dzieciństwa już 8 lat miałam, po raz pierwszy przyjechałam do Polski. Mama mnie zawsze zabierała do Sankt Petersburgu ze sobą. Lubię to, lubię podróżować, to naprawdę odkrywa siebie, dopasujesz się do miejsc, nawet każdy raz jak z mężem gdzieś jedziemy, to się zastanawiamy, a moglibyśmy tu mieszkać, a jakby to było? No zawsze, to jest fajne, lubię to. Fajnie jest w Opolu, także jakby co, to się bardzo fajnie tutaj przeprowadzić. Tak, byliście bardzo na wycieczce? Tak. Byłaś w Muzeum Polskiej Piosenki? Dokładnie, fantastycznie. O amfiteatrze opolskim słyszałaś już wcześniej? Już na scenie byłam i słyszałam tak wcześniej, wiem o tym fantastycznym festiwalu i no już dzisiaj tak naprawdę... Nie tylko wymarzyłam, a zrobiłam sobie taką wizualizację, jakbym ja stała na tej scenie i zaśpiewałam. Postaram się tam trafić. No to my również trzymamy bardzo mocno kciuki, tym bardziej, że my jesteśmy na każdym festiwalu, to byśmy się spotkali znowu. Jelena, lubimy obietnice spełniać, więc właśnie dlatego mamy do ciebie prośbę, żebyś znowu dla nas coś zaśpiewała. Co to będzie? Z przyjemnością. To będzie utwór Katy Perry, I Kiss the Girl, ale w trochę innej aranżacji, bo tak się... Jestem wyuczona na wokalistkę jazzową. Mhm. No trochę w tym kierunku to dotkniemy, spróbuję. No to nie możemy się doczekać. To wszystko jest streamowane na naszego Facebooka. Dzięki Basi Więcek. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave drinking my hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you, count my attention. And I like it, the taste of her cherry chapstick. I kissed the girl just to try and eat. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed the girl and I like it. I like it. No, I don't even know your name. It doesn't matter. You're my experimental game. Just human nature. It's not what good girls do. How they should behave. My head gets so confused. Hard to obey. Cherry chapstick. I kissed a girl just to try and eat. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight.
and I like it. I like it. Us girl, we are so magical. Soft lips, red skin, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chopstick. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. I liked it. Jelena Matula na żywo. Dzięki. W audycji Dobre Granie. Za chwilę porozmawiamy jeszcze z tą wokalistką. Zauważyłem, kiedy śpiewałaś, że jesteś w stanie, wykonując nawet przeróbki, oddać takie niuanse, które czynią te utwory wyjątkowymi. Tak na przykład troszeczkę jak J.K. z Jamiroquai frazowałaś. Czy to jest tak, że ty zanim śpiewasz te utwory, to je bardzo dogłębnie analizujesz, czy po prostu to jest kwestia ucha dobrego? Słuchaj, to jest i to, bo kiedyś, kiedy uczyłam tych piosenek, to naprawdę bardzo poważnie słucham, analizuję to, bo czasami, jak się śpiewa na przykład Michaela Jacksona, to trzeba zaśpiewać tak jak on, bo wątpię, że się uda zaśpiewać jego piosenki w jego aranżacjach lepiej niż on, jakoś inaczej. Bo trzeba szanować muzykę i trzeba czasami artyści się dostosować do muzyki, bo muzyka jest większa od jednej osoby. I ja to szanuję, staram się i sobą zostawać, ale szanując muzykę. Ale też Tomek tutaj zwrócił uwagę na jedną bardzo fajną rzecz, że ty śpiewasz z taką radością, tak naturalnie, i on tutaj użył takiego bardzo fajnego zwrotu, jakbyś chrupki jadła, że to jest dla ciebie takie proste, takie banalne. No ale dlaczego tak jest? Bo ty powiedziałeś, że się bawisz muzyką. Ja tak? się bawię muzyką i te piosenki, które dzisiaj zaśpiewałam, to jest taką rozrywką, więc to musi być lekkie. Dzisiaj nie śpiewamy bang bangu, haha, więc nie będzie tej może super petardy, ale no nie muszę być, bo jestem inna, jestem nie tylko do krzyku, do skoku i do takiej super rozrywki, potrafię i balady zaśpiewać, potrafię i poswingować trochę i jeszcze, a jeszcze nie śpiewam po polsku. No to czekamy. Następnym razem może jakieś. Masz akapela teraz, próbkę. O nie, ja się wstydzę. Ale to jest ciekawe, dlatego że... Zostawimy to jeszcze na kiedyś. Dobra. Jesteś wykształconym pedagogiem muzycznym, na pewno znasz też sporo teorii muzyki, tak. A jednocześnie nie masz w ogóle spięcia, jak śpiewasz na żywo. Czy trudno jest jednocześnie myśleć o tym, żeby to wszystko się zgadzało i mieć tę zabawę, mieć ten luz? Myśleć trzeba przed. Jak się gotujesz, jak się uczysz muzyki i tak dalej. Czyli się przygotować dobrze. Się przygotować, żeby to było już do automatyzmu takiego wprowadzone, do tego poziomu. Więc kiedy śpiewasz, już nie masz czasu, żeby się zastanawiać. Trzeba już tworzyć tą sztukę. Trzeba już żyć serducho. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, że dzisiaj wpadłaś do naszego studia. Naszym gościem była Jelena Matula, ale z tego co wiem, to nie ostatni raz w naszym studiu się pojawiłaś, tak? Mam nadzieję, ja już chcę wrócić. Mogę? No, polecamy, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. Dobre granie.